Michał, pierwsze spotkanie na własnym parkiecie, no i niestety nie będziemy go miło wspominać. Co się stało, że przegraliście? No i wyraźnie różnicą aż 7 bramek. Myślę, że zaważyły w pewnym momencie błędy w obronie i nierzucone sytuacje stuprocentowe, bo był moment, że przegrywaliśmy bodajże 2 bramkami, mieliśmy 3 czyste sytuacje i żadna z tych sytuacji nie skończyła się golem dla nas. I Pogoń, doświadczony zespół, dorzuciło 2-3 bramki i było już po meczu. Co się rzuciło w oczy, to to, że wy swoje akcje konstruowaliście no, długo, można powiedzieć. Pogoń szybko rzucała te bramki i zabrakło też trochę obrony chyba dzisiaj. No, o czym świadczą też bramki 40 straconych? No, na ten wynik złożyło się wiele czynników, tak jak już mówiłem wcześniej. I na pewno gra w obronie i też troszeczkę gra bramkarzy. No, staraliśmy się grać długie akcje w ataku, bo wiedzieliśmy, że na wymianę trzystopiowe 2 ognie z Pogonią nie możemy sobie pozwolić, bo potrafią grać bardzo dobrą, szybką piłkę, zresztą co dzisiaj pokazali. I to, na jakim poziomie potrafią u nich rozegrania skrzyżować i oddać piłkę i rzucić, to naprawdę czapki z głów, bo to w naszej lidze jest, można powiedzieć, 3-4 zespoły tak potrafią grać. 3 mecze za nami, przed nami kolejny, tym razem wyjazd do Beniaminka z Wągrowca i trzeba powiedzieć, że chyba już z nożem na gardle tam jedziemy, bo jak na razie mamy tylko 1 punkt. Teraz każdy następny mecz będzie z przysłowiowym nożem na gardle. Musimy zbierać punkty, jeżeli chcemy grać w playoffach, a taki jest nasz cel i trzeba punktów szukać wszędzie. No, jedziemy do Wągrowca, na pewno jest to gorący teren, bo 2 sezony temu jeszcze tam graliśmy i na pewno w Wągrowcu będzie to trudne spotkanie, no ale musimy wygrać, musimy zbierać te punkty. No, jak nie z Beniaminkiem, to z kim? No, na pewno jest to bardzo dobra drużyna, ale mam nadzieję, że my zagramy dużo lepiej niż dzisiaj i wywieziemy cenne 2 punkty z Wągrowca. Czyli nie podzielasz zdania wielu fachowców, którzy spisują już praktycznie na początku sezonu zespół z Wągrowca na spadek? No, na pewno nie. Byliśmy wczoraj na meczu w Głogowie i gra tam kilku ciekawych chłopaków. Na pewno u siebie będą walczyć, bo oni tak samo można powiedzieć jak my, muszą szukać punktów przede wszystkim u siebie i na pewno będzie to bardzo ciężkie spotkanie. No, nastawiamy się na walkę od pierwszej do ostatniej minuty, no i miejmy nadzieję, że to my z Wągrowca wrócimy z tarczą. Dzięki.